Prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Faktu: nie atakuje się silnych. Dlaczego jego zdaniem Rosja nie zaatakuje państw NATO, w tym Polski? Czy widział listę Pegasusa i co sądzi o telewizji polskiej? Między innymi o tym Andrzej Duda odpowiada w wywiadzie dla Faktu. W rozmowie z redaktorem naczelnym Michałem Wodzińskim prezydent zdradza też, co zamierza robić po zakończeniu kadencji oraz ujawnia kulisy planowanej wizyty w Waszyngtonie. Z Andrzejem Dudą rozmawiamy w Pałacu Prezydenckim kilka dni po drugiej rocznicy pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. Prezydent wyjaśnia, dlaczego nie było go tego dnia w Kijowie i odpowiada na pytania o bezpieczeństwo Polski. Czemu sądzi, że Władimir Putin nie zaatakuje NATO? Ja nie wierzę w to, atak Rosji, redaktor, dlatego, że wierzę, że się przygotujemy. Oczywiście wszystko przy założeniu, że będziemy silni. Nie atakuje się silnych. Atakuje się słabych. Takich, których można łatwo pokonać, wyjaśnia prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Faktu. Polityk zdradza nam kulisy planowanej na 12 marca podróży do Stanów Zjednoczonych z Donaldem Tuskiem na zaproszenie prezydenta Joe Bidena. Czy Andrzej Duda spotka się przy okazji wizyty w Waszyngtonie z Donaldem Trumpem? Byłemu prezydentowi USA nie szczędzi ciepłych słów. Polska wyśle żołnierzy do Ukrainy? Duda zdradził, były rozmowy. Andrzej Duda o widmie wojny Rosji z NATO. W jego ocenie Putin się nie odważy. Wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Rozmowa o Pegasusie i TVP. Mniej entuzjastycznie prezydent wypowiada się o Jacku Kurskim i telewizji polskiej z czasów jego prezesury. Co Duda sądzi o obecnej TVP? W rozmowie z Faktem formułuje jednoznaczną ocenę. W wywiadzie nie brakuje także innych rozpalających opinię publiczną tematów. Pytamy prezydenta o protesty rolników i pigułkę dzień po. Andrzej Duda zdradza nam nowe informacje o słynnej liście Pegasusa. Nie unika też mówienia o swojej przyszłości. Gdzie widzi się po zakończeniu kadencji?